Cześć, witajcie. Dzisiaj Samsung Toshiba Satellite L670. Wydaje mi się, że z odlepioną kartą graficzną, gdyż klient mówił, że komputer kilkukrotnie mu się wyłączył już, no ale nie wiem, nic z tego nie robił, nie wiedział, czym to grozi, chyba coś takiego. Ok, włączymy go sobie, zobaczycie, jak komputer się zachowa. Słychać, że wystartował wentylator. Diody się świecą. I to tyle. Nic nie widać pod kątem. Nie wiem, czekajcie, sobie roleta odsunę. Nic nie widać pod kątem, tak więc sprawdzimy go jeszcze na ekranie zewnętrznym. Tak. Cyk. Ekran znajduje się tam dalej. Jak widzicie, niestety sygnał nie dochodzi. Tak więc zakładam wariant, że padła karta graficzna. Pierwsze, co zrobimy, bo bez tego ani rusz, to rozbierzemy laptopa. Wyciągniemy z niego kartę, baterijkę i weźmiemy się za robotę. Dzisiaj sobie pokręcę tym elektrykiem, gdyż nie mam zbyt dużo czasu, jest godzina 14:14 w chwili nagrywania oczywiście. Ja mam jeszcze dzisiaj w planie siłownię i muszę na 23:00 być z powrotem w pracy. Jakby to powiedzieć, przymusowe nadgodziny. Więc dzień dla mnie jest bardzo krótki.
No dobra. Co nieco mamy już na wierzchu i muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się gorszego widoku. Faktycznie na wentylatorze, na łopatkach wentylatora jest trochę syfu. Takiego zapieczonego kurzu jakby. Ale na pierwszy rzut oka nie jest to bóg jaka ilość. Zaraz zobaczymy, jak trochę więcej wyjmiemy. Nie wiem, wy pewnie tego nie będziecie widzieli. Chociaż nie, widzę, że aparat złapał ostrość. Jak widać, nie ma tragedii, ale na radiatorze już ta tragedia jest. Jak wyjmę płytę główną, zaraz to wam pokażę. Więc diagnoza częściowo na pewno się potwierdziła, jeżeli chodzi o to, iż komputer się przegrzewał. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wybaczcie, żoneczka dzwoni. Dobra, zobaczcie, jak wygląda radiator. No kicha. Kicha, kicha, kicha. Tu w ogóle nie ma prześwitu. Tak więc lipka. Dobra. Tak, układ graficzny to jest zapewne ten. Tak. I najszybszym sposobem, żeby to sprawdzić, jest podgrzanie go. Podgrzanie go
tak jak powiedziałem. I tyle. Można to zrobić tylko wstępnie, po łbach, bez wpuszczania topnika i tak dalej. Aczkolwiek ja już z klientem rozmawiałem i ustaliliśmy, że koszt naprawy, który wyniesie 160 zł, razem z czyszczeniem i tak dalej. I przyklejeniem tego układu, na co dostanie gwarancję pół roku, go urządza. Więc w tym momencie, no trzymaj się ty. W tym momencie zrobię to tak, jak powinno się to zrobić. Od razu. Jeżeli naprawa przyniesie skutek, to ok. Jeżeli nie, no to trudno. Klient został poinformowany, że jeżeli układ został uszkodzony, będzie go trzeba po prostu wymienić, tak? Znaczy wymienić płytę główną, gdyż tak jak już nieraz mówiłem, to jest komputer, który już nie trzyma Bóg wie jakiej ceny i nie opłaca się robić kompletnego rebalingu z nowym układem i tak dalej. Lepiej kupić płytę główną. Dobra. Tererentem. Czekajcie, muszę znaleźć jakiś kartonik. Podłączymy dmuchawkę. Dmuchawka, lutownica, rozlutownica, hotelka, ok. Muszę włączyć niestety uziemienie. Dobra, dmuchawka niech się sobie nagrzeje. Ja w tym czasie zaaplikuję topnik. Nie używam do tego, jak widzicie, żadnego statywu z tego względu, że no, dmuchając ze statywu, z jakąś tam szerszą dyszą, mimo wszystko powietrze leci punktowo. No bo tak, no dysza jest okrągła, no ma tam ile, ze 2 cm średnicy, więc no ja wolę robić to ręcznie. Wtedy jakoś, znaczy zawsze mi się udaje, więc po prostu wolę robić tak, jak wychodzi i nic nie zmieniać. Ok, układ ma już w okolicach 110 stopni. Nie będę wam mówił, bo chyba tego też nie widzicie. Nie będę wam mówił, jakich temperatur używam na grzałce. Z tego względu, że są różne rodzaje grzałek. I no i ja wiem, że moja na wydmuchu ma zupełnie inną temperaturę niż ta, która jest wyświetlana na tym
na tej jednostce, tak? Więc... No sprawa wygląda tak, że pokazuję naprawę, tak? Nie uczę tego robić, bo nie czuję się osobą kompetentną do nauki. Dobra, słuchajcie, jako że to będzie kilka minut trwało, widzimy się za te kilka minut. Dobra, słuchajcie, proces wygrzewania dobiegł już końca. Układ również już się wychłodził. Znaczy jeszcze się wychładza. Na chwilę obecną ma około 86 stopni Celsjusza. Ja już pomału przystąpię do wstępnego montażu. Nie wymieniłem past z tego względu, że nie wiemy, czy naprawa odniosła jakikolwiek skutek. Tak więc nie chcę marnować po prostu pasty. Na chwilę obecną skręcę to tyle o ile. Nawet nie użyję do tego wszystkich śrubek. Odpalimy go z blatu i zobaczymy, co nam to przyniesie. Jeżeli układ wystartuje, znaczy to, że na szczęście klienta tylko się odlepił, on już komputer został wyprodukowany po okresie, kiedy na rynek wychodziły wadliwe układy, zresztą były to wadliwe układy od Nvidia. Tutaj w środku mamy Radeona. Z tego co dobrze kojarzę, już miałem kiedyś ten model, ten bądź jakiś podobny od Toshiby, z takim samym defektem. Komputer, znaczy układ, został wgrzany na nowo, oczywiście przy użyciu odpowiedniej chemii, i działa do dnia dzisiejszego. Ok, teraz tak delikatnie. Tak jak powiedziałem, nie będę go składał, Bóg wie jak dokładnie, z tego względu, że chcę sprawdzić jedynie, czy działa nim obraz. Taki montaż ostateczny nastąpi, jeżeli komputer zadziała, zapewne w dniu jutrzejszym, gdyż mam dzisiaj jeszcze do ogarnięcia jakąś tam wysyłkę i przedtem wspomnianą siłownię. Dobra, włącznik mamy podpięty, wentylator jeszcze, i to będzie wszystko. Kontrolki się nie palą, gdyż są odłączone. Voilà! Gra i buczy. Oczywiście system nie wystartuje, gdyż nie ma w środku dysku twardego i tak dalej. Baterii. Nie ma tam nic. Ale komputer działa. Teraz go... Znaczy teraz nic z nim nie zrobię, tak jak powiedziałem. Teraz wstanę, zrobię wysyłkę, pójdę na pocztę, na siłownię i położę się spać. Komputer zostanie zmontowany w dniu jutrzejszym.
czego już nagrywał nie będę. Dzięki za poświęcony czas. Zachęcam do śledzenia kanału, subskrypcji, lajkowania, dyskutowania, do wszystkiego, do jakiejkolwiek aktywności. Dzięki raz jeszcze i do następnego.